Zjadł sobie kozę z nosa i tyle. Wytłumaczył na Instagramie, że robił sobie żarty, no i źle zostało to odebrane. No co mordeczki, cytując klasyka, no nie ma już co wiercić, stało się, odjebałem, nikomu tym krzywdy nie zrobiłem. Chciałem to zrobić dla żartu, myślałem, że ludzie to jakoś inaczej odbiorą, no odebrali tak jak odebrali. W sumie ja sam jak na to później popatrzyłem, to stwierdziłem, że kurwa, ale jestem durny. Na pewno to się już z mojej strony nie powtórzy. Jak kogoś zgorszyłem, to przepraszam, na pewno tego nie chciałem zrobić. Że mu się przeżyłem, to też przeżyję, także amerykański ludzi. Niezależnie czy robił żart, czy po prostu miał smaka na kozule, to jego sprawa. Oczywiście każdy ma prawo powiedzieć, że to wyglądało smacznie. Lub obrzydliwie, ale na pewno nie należy przez to na Shelly'ego patrzeć jakoś źle, no bo to dobry chłop, który wytłumaczył się nawet na storce i widać, że gdyby mógł cofnąć czas, to by, no... To chodziłby głodny, wiemy. Cofnąłby sobie tą kozią aferę. Swoją drogą... Ale to zobaczcie, jakie to jest właśnie popierdolone, jakie to jest abstrakcyjne. Ziomek musi przepraszać w internecie za to, że se kozę zjadł. Własną kozę. Nie podszedł, kurwa, i przypadkowej kobiecie nie wydłubał, tylko normalnie sięgnął do swojego noska, podłubał, wydelektował się, co chciał, to zjadł i on musi za to przepraszać. To jest pojebane, stary. Jak możesz przepraszać za to, że kozę zjadłeś? Chciałeś, to zjadłeś, już pójdź w to, nie? Można się uśmiechnąć, można się pośmiać, można pomymować. Show must go on, no stało się, ale przepraszać. Internet bardziej przeżywa zjedzenie kozy niż lik Szeligi, jak pokazał pałkę na IG. Mocne, nie? Monika Kociołek pompuje rower pompką do piłki i się tym jara. O co chodzi? Monika Kociołek to jedna z tych influencerek, które lubię, bo są zabawne, robią głupkowate rzeczy, ale zero w tym szkodliwości. Ostatnio ten tekst z budową, że malowanie brwi jest trudniejsze, potem poszła na budowę, teraz wow, ale wieje. Teraz pompką do piłki, którą wielu z nas pompował rower, to dla Moni było coś wyjątkowego. Słuchajcie, jak wam mówią, że nie da się czegoś zrobić, nie pod... Mi to specjalnie. Mi się chce płakać, bo właśnie tak pompuję i sobie myślę, że kurde, właśnie o to chodzi. O to chodzi w życiu. Ja zawsze się takim czymś kieruję i zawsze jak chodzę po prostu. Widzę, to serio jest to do... Bo zawsze jest o tym głośno, jak coś odwali i tak dalej. Na żywo, jak poznałem Monę Lizę, to serio jest to dobra osoba, życzliwa i tak dalej. Po prostu takie fuck-upy jej się zdarzają. I dopóki nie jest to nic szkodliwego społecznie, to uważam, że nie ma powodu do krytykowania. Śmiejmy się, bo to zdrowe. Liza, mocno... Barbenga zjebał się w porę na stramie. Za co mówisz, człowieku, kurwa? Ej, widzę, że Bogdanowi to boksowanie weszło w krew. Mawci. Widziałem te SS-y, ale one strzelają do siebie na Twitterze już jakiś czas i to są często jakieś punchline'y, takie złośliwe, tam wcześniej była jakaś geneza tego, a teraz to już jest takie zwykłe uszczypliwości, tak jak ja bym na przykład napisał do Nitro, że jest debilem, albo do Wardęgi, że nie wiem, że się pruje o byle co, na przykład. To tam nie ma co komentować. Kubańczyk napisał o swoim nałogu. Ty też miałeś z tym problem. Dzisiaj mija tydzień, od kiedy nie palę. Walka jest ogromna, nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. Efekty odstawienia niestety narastają z każdym dniem. Wiem, że jeśli chcę być szczęśliwy i żyć, muszę się zmienić. Dobrze wiem, jak to jest, ale jak utrzymasz to dłużej niż 2 tygodnie, to potem jest już łatwiej, bro. Czy widziałeś może robocika Glovo dostarczającego szamę? Ta, widziałem go już jakiś czas temu. Znalazłem TikToka, jak wygląda. Fajne to jest. Czekam, aż w żarcie będą dostarczały drony. Malik zaatakował Prawo Marcina. Prawo Marcina powiedziała, że ta akcja z blatem to żart i nie grozi nic Malikowi, prócz tego, że mógłby po prostu przeprosić pracowników za swoje zachowanie. Na co Malik odpowiedział? Masz słabe liczby, to musisz prosić o błogosławieństwo króla Malika. Moim zdaniem Malik skupia się teraz na jakiejś prowokacji. Wiem, że wielu z was liczy na to, że odpowiem, że to jest jakaś odklejka i tak dalej. Tylko że ja znam Malika prywatnie i jestem prawie pewien, że robi to specjalnie. Nie wiem tylko, jaki ma w tym cel, no bo ludzie dość mocno odpowiadają na tę jego krytykę, jeszcze mocniejszą krytykę, no i generalnie ludzie bardziej lajkują tych, którzy... Nie, no spoko, to jak ja pójdę i nasram na rynku wrocławskim, to też jest to spoko, bo nie nasrałem dlatego, że... Nie wiem. Straszki dostałem? Tylko chciałem sprowokować ludzi, to se nasrałem. Nikomu krzywdę nie zrobiłem. Jak zaśmierdziało, to zaśmierdziało, mógłbyś no zatkać. To tylko prowokacja, to git. Odpowiadają, nie? Więc nie wiem, jaki jest w tym cel. Pasud stworzył gówno burzę. Dostawał jakiś fejkowy produkt ekipy i chyba wiedziałem, że... Stworzyliśmy fejkowy produkt ekipy i daliśmy ludziom... A, głusza głównie mowa. Do przetestowania. Niezłe gówno, co? Zalumbista. Hej dziewczyny, jadłyście kiedyś gówno? Jak smakuje? Zajebiście. Chyba kłamie. No pieski się postarały. A już więcej nie wiem. Nowy produkt ekipy, prosto od chmurki. No nie wiem, ja tego nie kupiłam.
Dobra, nie, koniec, ja nie mam rady już. Chyba śmieszne, z tego co widziałem. Można wyczytać, że Godface miał potencjalny związek z Lexi. Nawinął o niej. Raczej nie można, bo Lexi wypowiedziała się na ten temat chyba na IGS ostatnio. Tam był taki fragment, że gdy jeździliście na narty z Natsu, no to ja byłem na kanapie z Lexi. No i na swoim story, w którym padło pytanie o piosenkę Godface'a, Lexi odpowiedziała, że nie łączyło ich nic więcej niż koleżeństwo i miała ona także rozmawiać z Bartkiem na temat potencjalnego udziału w teledysku. Właśnie dużo było takich pytań parę dni temu. Ja nie odnosiłam się, bo w sumie nie miałam co powiedzieć, ale jak już robię to Q&A, to powiem. Piosenka spoko, a jeśli chodzi o ten fragment o mnie, gdzie on mówi, a ja z Lexi na kanapie, czy coś takiego, to nigdy z Bartkiem mnie nie łączyło nic więcej niż koleżeństwo, można to tak nazwać. Jak mieszkaliśmy razem w domu X, to razem wspieraliśmy się w takiej diecie, bo razem próbowaliśmy schudnąć, jedliśmy jajka i jabłka, śmiesznie było. I potem parę miesięcy później właśnie, co on śpiewa o tym, że ja siedziałam na kanapie, to on mnie zaprosił do siebie i przegadywaliśmy pewien pomysł. Mogę sobie powiedzieć, o co chodzi chyba, nie, Bartek? Dostałam propozycję, żeby wystąpić w teledysku, ten jego pierwszy teledysk, Chłopak Natsu, ale stwierdziłam, że that is not a good idea. Więc na tym się skończyły nasze mega... Multi wypowiedział się na temat Godface Killa. Powiedział chyba, że nazywanie go drugim Quebo to jest mega zjebane i opisał niemoralność Godface'a. Gość wychodzi z aktualnym chłopakiem swojej byłej do ringu, promując swoją piosenkę. Ja nie wiem, w jakim ja świecie żyję, ale to jest dla mnie mega kurwa dziwne. A dla mnie to jest spoko. Uważam, że jeżeli ziomek wychodzi z aktualnym chłopakiem swojej ex-dziewczyny i życzył sobie dobrze, to jest to... To świadczy też o jakiejś dojrzałości i o tym, że potrafi ktoś kurwa przetrawić sytuację, w której się znajduje, i to jest akurat dużym plusem, a nie minusem. Natomiast jak ktoś go porównuje do drugiego Quebo, to ładnie ma nasrane kurwa pod deklem, bo do Quebo na Fido to mu kurwa daleko. Obok niego to jego muzyka nie stała, poza tym gość wydał dwie piosenki. Więc jeżeli ktoś takie porównania daje, to naprawdę najprawdopodobniej jest 13-letnią dziewczynką. Moralnie jest to mega dziwne. To nie mógłbym być ja. Powiedział, że często takie postacie są wykreowane przez ludzi z agencji. Szczerze tak mówiąc, trochę boję się już tego stwierdzenia, ale może wy będziecie wiedzieli bardziej, albo może powiecie, czy to jest dobre, czy nie. Jestem w stanie stwierdzić, że Godface Killa to jest industry plant. Definicja industry plant to jest ktoś, kto pojawia się znikąd, nie ma żadnej przeszłości jakiejś tam, gdzie, nie wiem, na przykład był w undergroundzie, na przykład Quebo. Quebo nie jest industry plantem, dlatego że działał długo w Anderze, wydawał jakieś tam mixtape'y, a ileś tam lat w przeszłości robił kup rzeczy i w ogóle, wiesz, napierdalał cały czas, grindował i tak dalej. Długo przed tym jak wypłynął. Natomiast Godface Killa jest produktem agencji, no tak. Ale agencja, nie wiem, czy to jest plan agencji, czy jego plan takiego rozwoju, ale ma bardzo, bardzo dziwny sposób promocji, ale o dziwo działający. Mówię o dziwo, bo nie sądziłem, że gość jak po roku wróci w taki sposób, że pójdzie do walki z Dubielem, to jego druga nuta będzie cieszyła się takim... No, wzbudzi taką ciekawość odbiorców, bo tam było około 60 tysięcy osób chyba na premierze. Jakieś pojebane liczby. To jest dla mnie postać, która trochę dla mnie idealnie wpasowuje się w definicję industry planta, czyli wyskakuje znikąd, jak na przykład Oliwka wraz. I nagle wszyscy ją promują! Wszyscy promują tą osobę, udostępniają ku... A samo było trochę z Godface'em, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszedł ten kawałek, ja się dziwiłem w ogóle, o co chodzi. Każdy z teamu X udostępniał ten kawałek wtedy, co było dla mnie mega dziwne, stary, że były chłop jakiejś baby wydaje numer o niej, a jej koledzy, którzy z nią mieszkają, udostępniają to, jakby to nie było nic złego, kurwa. Mega dziwnie moralnie akcja w ogóle, której do teraz nie rozumiem. Gość wychodzi z aktualnym chłopakiem swojej byłej do ringu, promując swoją piosenkę, kurwa. Nie wiem, no ja nie wiem, w jakim świecie żyję, ale moralnie jest to mega kurwa, stary, dziwnie. No nie wiem, to nie mógłbym. Porównał go też do Oliwki Brazylianej. Wardenga wrzucił link, że razem z Gimperem, Golą i Blondą... Nie wiem, ale ja akurat w tej kwestii mam inne podejście. W sensie, nie wiem, czy był to... Znaczy, powiem tak, szczerze, ja nie wiem, czy był to plan faktycznie agencji, żeby w ten sposób go podpromować z Dubielem, czy nie. Dubiel z tą agencją nic nie łączy pod kątem umowy już chyba, tak zgaduję. Nie wiem, nie jestem pewien. Natomiast ja powiem tylko tyle. Ja wiem, że Dubiel sam szukał piosenki, do jakiej ma wyjść do Oktagonu, bo dzwonił między innymi do Sergiusza i pytał go, do czego powinien wyjść. Że on nie wie, a chciałby coś fajnego zrobić. Więc opcje są dwie. Albo on wpadł na pomysł, że to będzie fajne i zabawne, albo faktycznie jak gdzieś tam nie do końca wiedział, jaki plan poczynić, to się agencja odezwała i powiedziała, ty słuchaj, wypromujesz nam ziomka, to będzie fajne. Nie wiem. Blogiem robicie jakiś serwis plotkarski. Generalnie zatrudniliśmy do budowy tego serwisu mnóstwo ludzi. Chcemy realnie zrobić coś takiego, że pod koniec dnia lub w jego trakcie, lub na przykład jak będziecie na kiblu, będziecie mogli sobie wejść na dywanik.pl i poczytać, co się działo w internecie danego dnia. Dodatkowo mamy rozwinięty zespół do TikToka, Twittera, Instagrama, gdzie również będzie dużo różnego kontentu. A co do YouTube'a, to zrobiłem bardzo mocne wywiady z ludźmi, których dobrze znacie, i na pierwszy strzał idzie właśnie wywiad z Amadeuszem Ferrari. Są to inne wywiady, bo bardzo dużo rozmawiamy tam o życiu i jest to taki około godzinny, rasowy wywiad, tak więc zapraszam.
Amadeusz na wywiadzie nie ukrywał emocji. Spotkanie z Jackiem Murańskim wywołało u niego skrajne emocje. Gdy spotkałem się z Amadim, to był w średnim nastroju. Zobaczyliśmy się dzień po jego spotkaniu z Jackiem Murańskim. Ja po prostu wiem, że to będzie egzekucja, bo mam bekę z niego mam. A ja to wiem, Milan to wie, i wszyscy to wiedzą, no. Jestem głodny już tej waleczki. Przejść weczki i później w lutym mamy, Amadeusz mówi, że jest mu źle na sercu z tym, że ludzie zapamiętali Mateusza jako narkomana. Amadeusz udowadnia, że Mateusz wcale nie przejmował się hejtem. Pokazuje nieopublikowaną nigdy głosówkę Mateusza, której cieszył się on, że będzie robić ze swoim tatą formę na walkę 2-2. I oni myślą, że to jest jakieś b***rstwo. Oni myślą, że to jest jakiś żart. To ja wam coś powiem, to jest prawdziwe życie. Cieszył się też, że ma dobry kontrakt oraz, jak mówi jego tata i dużo ludzi z branży, miał mieć również rolę serialową. Więcej możecie się dowiedzieć z linku w opisie. Tutaj również na samym końcu materiału zostawiam wam przekierowanie do wywiadu z Amadeuszem. Zapraszam serdecznie. Nie, ja tak jak mówiłem, ja na takich tematach się podobnie będę, bo rozmawianie o